Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Zaczynamy na naszej antenie gorące pytania. Witam państwa serdecznie i serdecznie witam moich i państwa gości, którymi są pani poseł Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry. I pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani poseł, również witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry pani poseł. Bardzo serdecznie pozdrawiam dzisiaj wyjątkowo z Gorlic, z dyżuru wyjazdowego. Pozdrawiamy również ja z Warszawy. Pani poseł, oczywiście te pozdrowienia śle i zaczynamy naszą rozmowę, bo temat będzie dotyczył zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej, całej wspólnoty, a to na podstawie pewnych słów, które wypowiedział były szef dyplomacji Radosław Sikorski, obecnie europoseł zasiadający w Parlamencie Europejskim. Podzielił się taką dość zaskakującą, być może dla niektórych nie, ale jednak refleksją. W udostępnionym nagraniu przekonywał, że są rzeczy gorsze niż współdzielenie niektórych aspektów suwerenności. I może, żeby tutaj nie być gołosłownym, posłuchajmy ministra, byłego ministra przecież, Radosława Sikorskiego, obecnie europosła, i właśnie tejże refleksji. Więc Europejczycy doszli do wniosku, że lepiej współpracować niż walczyć, że są rzeczy gorsze niż współdzielenie niektórych aspektów suwerenności. Oby nasi rządzący też to zrozumieli. Ja myślę, że tę wypowiedź można traktować w różny sposób, biorąc pod uwagę samą wypowiedź i gdzieś okrajając ją z tego, kto ją wypowiedział, pewnych kontekstów politycznych, no to trudno się rzeczywiście z tym nie zgodzić, no że są rzeczy gorsze, no bo różnie się na świecie oczywiście dzieje, ale patrząc w praktyce, jak wygląda chociażby, no raczej ten kierunek, który Unia Europejska obiera, który chce praktykować w kontekście ograniczenia pewnych swobód, powiedzmy to tak, narodowych, poszczególnych państw, pewnych takich obszarów, gdzie państwa same decydują o pewnych rzeczach, no to tutaj już myślę, że wątpliwości możemy mieć. Jak pani poseł Teresa Wargocka ocenia te słowa wypowiedziane przez Radosława Sikorskiego, pani poseł? No to są słowa, można powiedzieć, mędrca z Platformy Obywatelskiej, bo faktycznie Unia Europejska powstała po II wojnie światowej i takie były założenia utworzenia Unii Europejskiej, aby w Europie nastąpiła współpraca, solidarność, poszanowanie prawa i żeby nie dochodziło do dalszych konfliktów. Tak widzieli Unię Europejską ojcowie założyciele. Ale minęło szereg lat, jesteśmy w XXI wieku. Zmienia się również kształt Unii Europejskiej poprzez kolejne traktaty. I traktat z Lizbony bardzo wyraźnie określił kompetencje państw i zakres suwerenności, w jakich państwa złożyły, można powiedzieć, w tym projekcie jako te kompetencje wyłączne dla Unii Europejskiej. Niestety dzisiaj jesteśmy w sytuacji bardzo poważnej, ponieważ ta suwerenność, szczególnie suwerenność Polski, jest naruszana. Mamy tego konkretne przykłady. Ingerencja w wymiar sprawiedliwości, blokowanie środków unijnych. I można powiedzieć, że pan Sikorski dzisiaj poucza rządzących, chce, żebyśmy wyciągnęli wnioski, ale niestety nie ma racji. Nie ma racji z tego względu, że prezentuje stanowisko partii politycznej swoje własne jako minister spraw zagranicznych wygłosił w Berlinie, wzywając Niemcy do przywództwa w Unii Europejskiej. I to jest ten spór, który się toczy również w Polsce. Na ile Polska ma reprezentować interesy polskie w Unii Europejskiej i to robi Prawo i Sprawiedliwość, chroniąc własnej suwerenności, na ile politycy będą uczestniczyli w projekcie federalizacji Unii Europejskiej, a do tych polityków należą politycy opozycji. Pan minister Sikorski złożył hołd berliński, nadal nie stoi na straży polskiej suwerenności, tylko łamania tej suwerenności. Trzeba przyznać, poprzez działania niepraworządne w Unii Europejskiej. Trzeba przyznać, pani poseł, że niektóre z ostatnich wypowiedzi i wpisów Radosława Sikorskiego, europosła Radosława Sikorskiego, są co najmniej niefortunne. Tak można byłoby to ocenić. Ale jestem ciekaw opinii pani poseł Urszuli Nowogórskiej na temat
z jednej strony tej wypowiedzi, no bo że są rzeczy gorsze od dzielenia niektórych aspektów suwerenności, no to raczej się zgodzimy, no bo tutaj można to w różny sposób rozpatrywać, podawać różne przykłady tych rzeczy gorszych, które występują oczywiście na świecie. Ale z drugiej strony, czy ja zadam, postawię trochę inaczej to pytanie, pani poseł, czy kierunek, w którym współdzielenie tych niektórych aspektów suwerenności to jest ten kierunek właściwy dla funkcjonowania wspólnoty i funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej? Tak naprawdę, co chciał powiedzieć minister Sikorski, to wie najlepiej on. My możemy próbować rozwijać. Tak, my możemy rozwijać, możemy dopowiadać, możemy się domyślać różnych rzeczy. Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, ja chciałam położyć duży nacisk na jedno. Rzeczywiście, tak jak pani poseł powiedziała, kiedy powstawała Unia Europejska, powstawała na korzeniach chrześcijańskich, powstawała na przykrych doświadczeniach i krzywdzie, którą wyrządziła wojna światowa. I teraz rzeczywiście te wszystkie doświadczenia sprawiły, że ludzie doszli do wniosku, Europejczycy doszli do wniosku, że trzeba zrobić coś, co sprawi, że będziemy mocniejsi, silniejsi i będziemy również bardziej niezależni. I rzeczywiście podejście samo w sobie gospodarcze do rozwoju Unii Europejskiej, wspierania rynków, rzeczywiście jest dobrym podejściem. Natomiast są kwestie, w których musimy się różnić, musimy również w jakiś sposób rywalizować na zasadach tej rywalizacji takiej dobrej. Natomiast są kwestie, w których musimy się zgadzać. I ja jako członek Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji zawsze będę sprowadzała dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem. W tej sytuacji, kiedy teraz widzimy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, te wszystkie niepokoje i te wszystkie konsekwencje, które wynikają z tej agresji na wschodzie, sprawiły, że rzeczywiście chyba jak nigdy dotąd Unia Europejska i w tym również Polska musi stawiać wszystko, pomijać pewne różnice i dążyć do konsensusu związanego z bezpieczeństwem. I to bezpieczeństwo powinno być priorytetem, bezpieczeństwo niezależności granic, bezpieczeństwo bezpiecznego życia obywateli. Tego wszystkiego nasi obywatele Polacy od nas oczekują ponad podziałami politycznymi. Bo wielokrotnie ja powtarzam, my się różnimy światopoglądowo, różnimy się w podejściu do różnych spraw fiskalnych, gospodarczych, ale w sprawach bezpieczeństwa zawsze musimy mówić jednym głosem, co zresztą można było zauważyć na ostatniej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, która była zwołana przy okazji zdarzenia związanego z uderzeniem tej rakiety, która spadła na terytorium Pani poseł, bezpieczeństwo jest oczywiście bezsprzecznie w tym momencie, ale i w ogóle jedną z najważniejszych rzeczy, najważniejszym obszarem, jeżeli chodzi o zapewnienie tego bezpieczeństwa obywatelom, zarówno jeżeli chodzi o podejście do danego kraju, jak i ogólnie do całej wspólnoty, ale czy nawet zapewnienie tego bezpieczeństwa może być kosztem właśnie współdzielenia niektórych aspektów suwerenności? Panie redaktorze, to powinno być tak, że przedstawiciele poszczególnych rządów krajów europejskich powinni usiąść do wspólnego stołu i pewne kwestie ustalić, co jest priorytetem, co można przesunąć na dalszy plan, nad czym można pracować, nad czym można dyskutować, a o czym nie można rozmawiać. Więc tutaj rzeczywiście pewna niezależność każdego kraju, również i Polski, musi być zachowana. Natomiast tak jak powiedziałam, sprawy bezpieczeństwa, sprawy gospodarcze, sprawy walki z inflacją, z kryzysem, który się pojawił, powinny być priorytetem i w tych sprawach powinny siły być łączone. Z jednej strony tak, tylko właśnie, kiedy pojawiają się pewne różnice zdań na tematy te najważniejsze, to trudno też o pewne takie porozumienie ponad podziałami, ponad granicami poszczególnych państw. I chyba o to bezpieczeństwo z perspektywy danego państwa najlepiej chyba zadba to samo państwo w takim kontekście rozumienia swoich potrzeb, swoich słabości i swoich szans. Ale tutaj pojawia się pytanie jeszcze o samą demokrację, bo my sobie o bezpieczeństwie rozmawiamy o suwerenności, ale tutaj pojawia się również wątek demokracji za sprawą chorwackiego europosła Ladislav Ilčić, mam nadzieję, że dobrze wymawiam i imię i nazwisko, mówił o przyszłości Unii Europejskiej podczas konferencji Zderzenie Kulturowe w Unii Europejskiej. Chorwacki europoseł mówi w ten sposób: pierwsza ewentualna zmiana dotyczy struktury Unii Europejskiej. Ten kierunek, który przewiduje więcej uprawnień dla Brukseli, nie jest do utrzymania. Mówią o równowadze, ale to kłamstwo. Ta równość nie istnieje. Obserwujemy to na przykładzie Polski i Węgier. Zobaczmy, co będzie się działo we Włoszech i w Hiszpanii, jeśli społeczeństwo
społeczeństwa naszych narodów nie czują, nie widzą, że mogą stanowić część tego procesu. Na przykład Chorwaci nie wierzą, że mają wpływ na decyzje podejmowane w Brukseli. Coraz mniej ludzi pójdzie następnym razem na wybory. Przekazywanie więcej władzy Brukseli oznacza mniej demokracji. Czy z tą opinią zgodzi się pani poseł Teresa Wargocka? Tak, zgadzam się. To jest bardzo dobra diagnoza obecnego stanu w Unii Europejskiej, stanu politycznego. Te tendencje federalizacyjne są wpisane w program rządu Olafa Scholza. Komisja Europejska w tej chwili, można powiedzieć, słucha tego głosu bardzo, bardzo poważnie i staje się instrumentem do realizacji tej polityki. I temu państwa europejskie muszą bardzo kategorycznie się przeciwstawić, ponieważ istotą suwerenności, podstawą suwerenności danego państwa jest naród. Naród jest suwerenem. I demokratyczne wybory, jakie się odbywają w państwach europejskich, nie mogą być naruszane poprzez żadne interesy i żadne naciski, ani polityczne, ani ekonomiczne innych państw. Niestety w ostatnim czasie mieliśmy przykłady takiej ingerencji, krytyki, wypowiedź pani Urszuli von der Leyen, jeżeli chodzi o wybory we Włoszech, że mogą być konsekwencje tego złego wyboru przez obywateli partii konserwatywnej, czy wreszcie to, co się dzieje w Polsce. My doświadczamy od 2015 roku, można powiedzieć, dyskryminacji z tego powodu, że polskie społeczeństwo wybrało partię o poglądach konserwatywnych, prawicowych. Partię, która chce silnej Polski w zjednoczonej Europie. To jest łamanie podstaw demokracji. Większe uprawnienia dla organów Unii Europejskiej zmniejszają uprawnienia suwerennych państw. Słyszymy o tym, że jest propozycja, żeby znieść prawo weta. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne. To jest kwestia, można powiedzieć, polskiej racji stanu, bo my wchodziliśmy do Unii Europejskiej właśnie wierząc w to, że zapisy traktatowe będą honorowane, będą przestrzegane, że każde państwo, bez względu na to, czy jest małym państwem, czy dużym, czy ma silną gospodarkę, czy słabszą, ma równy głos w Unii Europejskiej. To urzekło również Polaków, bo my mamy bardzo poważne aspiracje do tego, żeby być w czołówkach państw europejskich, żeby się rozwijać, żeby podnosić poziom życia Polaków i nadążyć za tymi państwami, które osiągnęły już dobrobyt. I nie możemy w tej sytuacji takiego dyktatu być obojętnym. Dzisiaj najważniejszym problemem, najważniejszym tematem politycznym powinna być suwerenność państw narodowych w Unii Europejskiej. I będziemy szukali sojuszników dla naszej misji. Rzeczywiście nie da się ukryć, że są w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej te tendencje zmierzające do ograniczenia praw jednostki. Tą jednostką jest państwo narodowe. I teraz pytanie do pani poseł Urszuli Nowogórskiej, gdzieś na podstawie również słów pani poseł Teresy Wargockiej, bo tutaj ciekawy wątek się pojawił, że mamy w przypadku Polski na przykład do czynienia z pewną dyskryminacją polityczną za to, jaki rząd został przez Polaków wybrany, jaka władza Polskę reprezentuje. Czy pani się zgodzi, pani poseł, z tym, że jesteśmy w polityczny sposób przez Komisję Europejską, czy całą wspólnotę, czy jej część, dyskryminowani? Wie pan, ja w tych kwestiach mam dość konserwatywne podejście, dlatego że uważam, że po pierwsze Unia Europejska powinna być naszą siłą, natomiast nie może być takich działań, które będą zmierzały do ograniczenia poczucia naszej demokracji i narodowości. I wpływanie na wyniki wyborów w jakimkolwiek kraju są niedopuszczalne, nawet jeżeli to są wpływy słowne. Więc tutaj rzeczywiście demokracja właśnie na tym polega, że to suweren wybiera w wyborach demokratycznych, jeżeli te wybory są odpowiednio przygotowane i przeprowadzone i cechują się tymi właściwościami, które określa na przykład nasza konstytucja, to rzeczywiście to są takie rzeczy, na które nikt z zewnątrz nie powinien wpływać i to suweren powinien wybierać tą władzę, którą chce w danym momencie, w danym czasie
powierzyć rządzenie krajem. Teraz rzeczywiście jest sytuacja bardzo trudna, bo z jednej strony wszyscy chcemy rzeczywiście zrobić wszystko, żeby na przykład pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy przyszły do Polski, bo są nam bardzo potrzebne, ale również z drugiej strony z tyłu głowy mamy dążenie do zachowania własnej właśnie suwerenności i narodowości i tej tożsamości naszej lokalnej, regionalnej, bo Polska cechuje się tożsamością regionalną, która jest naszą siłą i ogromnym dobrem kulturowym. I tego nam nikt nigdy zabrać nie może. Czyli poniekąd pani poseł, przynajmniej ja taki wniosek wyciągam, potwierdziła tę tezę, że Polska jest w pewien sposób politycznie dyskryminowana na arenie Unii Europejskiej. Drogie panie, pięknie dziękuję za nasze spotkanie i za naszą rozmowę. Czas nas dogonił. Tutaj stawiamy kropkę. Pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe, pani poseł Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość, były moimi i państwa gośćmi. Kłaniam się, dziękuję jeszcze raz dobrego dnia za rozmowę. Dobrego dnia państwa, zachęcam do pozostania z nami.